wizyta robocza na treningu Górnika Nowe Miasto Wałbrzych. Drużyna, która piastuje obecnie fotel lidera wałbrzyskiej Serie A. Jest z nami trener Wojciech Błażyński. Zespół przygotowuje się w tej chwili do meczu z Zielonymi Mokrzeszów. Jest to wielka sobota, więc też wielkie granie. Tak jest. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kuba. No, liderem jesteśmy, no, o to walczyliśmy praktycznie cały sezon. No i teraz kolejny mecz jest najważniejszy, czyli Zieloni Mokrzeszów, bardzo dobra drużyna. Graliśmy poprzednią rundę z nimi, wygraliśmy co prawda bodajże 3-0, ale mogliśmy na początku przegrywać chyba po 20 minutach co najmniej 2-0, także trzeba uważnym być do samego końca, tym bardziej ja jestem tej zasady, że lej niszcza i każda drużyna, która będzie z nami grała, będzie się czterokrotnie motywowała bardziej do tego meczu niż innego. Zgadza się, tutaj odbyłeś moje pytanie, także przeskoczymy dalej. Jakieś pewnie masz przemyślenia na temat tego najbliższego spotkania, pewnie przygotujesz jakąś ciekawą wariację taktyczną, bo znany jesteś z tego, że elastycznie podchodzisz do każdego przeciwnika, nie grasz jednego schematu, także trudno też rozgryźć, w jaki sposób Górnik Nowe Miasto w każdym kolejnym meczu będzie występować, jak to będzie wyglądało na boisku. Co szykujesz tym razem? Znaczy... No nie mogę tego zdradzić tak naprawdę, ale no, przede wszystkim skupiamy się na drużynie przeciwnej. Nie? Każdy przeciwnik jest inny, każdy przeciwnik ma jakieś plusy, minusy i to trzeba po prostu powiedzieć przed meczem chłopakom, żeby na to uważali. A tutaj na przykład, żeby ofensywnie zwracali uwagę, żebyśmy tam w tych punktach potrafili utrzymać piłkę i starali się rozgrywać te mecze. Jeżeli chodzi o taktykę, no, może nie wiem, no, nikt nie ogląda tych meczy, ale jeżeli chodzi o schemat, jakiś tam chłopaki już wiedzą, co mają grać i na dzień dzisiejszy cieszę się z tego, że większość drużyn jeszcze nie wie, co my gramy, tak naprawdę. Znaczy może wiedzą, ale no, tak to wychodzi w miarę dobrze, że nam to wychodzi, a drużyny przeciwne się nie ustawiają pod nas, nie wiem, czy nie oglądają nas, czy nie chcą. I to dobrze wychodzi na dzień dzisiejszy. Z tego co ja wiem, to na pewno was oglądają, tylko to też właśnie dobrze wychodzi, tak jak mówisz. Te mecze w sobotę już tak zerkałem gdzieś w prognozy pogody. No, znowu się zapowiada śnieżna sobota. Znowu się zapowiadają przymrozki, deszcze, pochmurne niebo. Myślę, że tutaj chyba jesteście już do tego przyzwyczajeni, bo wszystkie te trudne mecze rozgrywaliście właśnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Znaczy, no... Sezon, ten okres przygotowawczy, no graliśmy praktycznie wszystko na sztucznej, wszystko w warunkach mega ciężkich i tak jak graliśmy z Jedliną, bardzo chciałem tego meczu, no bo wiedziałem, że no chłopaki tutaj przepracowali na dworze, prawie 90% przygotowania jakie zrobili to wszystko dwór. Tak samo będzie w sobotę i też tak rozmawialiśmy tutaj między sobą, żebyśmy woleli trawę i tak dalej. Ja jestem tego zdania, że nie, że jak idzie to nie zmieniaj, a idzie nam na sztucznej. Tam trenowaliśmy, tak jak czujemy się jak u siebie w domu. Co prawda gramy, można powiedzieć, na wyjeździe, ale mamy większość treningów tam też zrobionych, także no, plusem będzie na pewno, że ta sztuczna murawa i no, warunki jakie będą na tym meczu. Nie? To tak na koniec mówią o was, że jesteście faworytem tego spotkania. Czujecie się jako faworyci? Znaczy na pewno gdzieś tam spojrzysz w tabelę, każdy kto spojrzy to zobaczy, że tam jest, tabela nie kłamie, tak? Ale no, nie można tak podchodzić do każdego meczu. Ja to zawsze powtarzam i nawet wszystkim dookoła, że jeszcze przed meczem nikt nie wygrał meczu. Nie ma faworyta. To, każdy mecz jest inny, tak jak to w piłce bywa, oglądamy te mecze na w świecie, jak to wygląda i nigdy nie ma faworyta. Teoretycznie jest faworyt gdzieś tam, ale tak w praktyce to później wychodzi całkiem inaczej. Także zawsze chłopakom uczulam, że kolejny mecz jest najważniejszy. To nie jest, wiadomo, to nie jest tak, że przechodzimy i obok meczu, że albo ta drużyna jest słabsza. Nie. Wręcz przeciwnie, każdy mecz jest najważniejszy i kolejny przede wszystkim. Nie? Tym samym doszliśmy do takiego konsensusu, że ten kolejny mecz Wielką Sobotę o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Ratuszowej i sztuczna płyta, wszystkich chętnych zapraszamy, będzie to na pewno bardzo ciekawe spotkanie, ale też pamiętam tak gdzieś tutaj w kularach wspominałeś, że hitem kolejki to mecz, który nas czeka trochę wcześniej, Walim z Drujedlina z Drujedlina. Dokładnie, ja już patrzyłem tam, wiadomo, że... nie chcę tłumaczyć, ale tak z tego co wiem, no to...
to będzie mega ciężki, druga z trzecią drużyną gra. Tym bardziej, że ten Walin w tej rundzie naprawdę bardzo fajnie sobie wygląda. Jeszcze chyba nie wiem, czy zgubili jakiekolwiek punkty i wygrywają tak dość solidnie. No i mnie się wydaje, że tam może być różnie, nie? Tym bardziej, że Walin gra u siebie. Tam warunki też różnie. Boisko też jest inne, gdzieś specyficznie ułożone, gdzieś wyżej, mniejsze. Będzie walka na 100%, jestem 100% pewny, bo mam znajomych też w Walin, KS Walin drużynie i dopytuję się, jak podchodzą do tego meczu, no to mówią, że no, idą na noże i nie oddadzą tak łatwo skóry, nie? Także zapraszam też tak samo na mecz nasz o 17, no i kto ma chęć do KS Walin z Jedliną o 15 w Walinie. Dokładnie, a z tego co mówisz, to jeśli dobrze pamiętam, Walin ostatnie spotkanie przegrał w październiku zeszłego roku. Dokładnie.